odholowany jest. Policja ci odholowała. To słabo, to wsiadamy i jedziemy. A nie, zaznaczony jest. O, no to zaznacz w którym miejscu. Zaznacz mi, no. Proszę mi zaznaczyć. Tu? Zaznaczyłeś? Dobrze, tak, no to jadę. Jadę za wami. O, u mnie stoicie w miejscu. No mnie też stanął w miejscu, no bo nagle formacja się napisała. A, a tak, bo to spowalnia prędkość. Jak jedziemy w formacji. Gdzie skręcamy? A, w lewo. W lewo. Przepraszam. Dzieny. Co jest grane? Widziałem, że mnie chcesz uderzyć. Widziałem to. Machnąłeś na mnie ręką. Ale widziałeś, że ja też jadę. Dlaczego nam to zrobiłeś? Muchy tu latają, się obganiały. Nie umiesz kopnąć jednej osoby? Zabić, a teraz ej, co ty? No, a my nie możemy się zabić, jak się tak krzywdzimy. No nie możemy się zabić. Przy dużej prędkości nawet. Panie, możesz mnie dogonić teraz. O nie. Wow! Jakie obuta, jakie na twarz taką tubę wyrwał. O nie. Właściwie dwa buty poszły. Jak ja wpadłem pod swój własny motor i wpadłem pod tylnie koło, nie? Jakie to było głupie. Mój motor to jest jakaś maszyna zabijania kierowcy. Nie, przepraszam, nie chcieliśmy, naprawdę. Ty, ale nic nie stało. Noga nas spędziła, wiesz? Noga nas spędziła strasznie. W sensie krzywda mi się nie dzieje. Ja powiem tak, Admiros w ogóle ma jakieś kolczugi na tych butach, więc zobacz sobie na twarz do lusterka. Nie wolę nic sprawdzać, wiesz? Nie, tak, lepiej zobacz, jak wyglądasz. Nie, a maskę noszę, nie, tak się luz. Maskę nosisz, to dobrze. No. Nie, ale słuchajcie, faktycznie, może kupmy jakieś takie porządne obuwie. Ja mam obuwie górnicze. Obuwie takie górnicze, takie konkretne, nie? No wsiadaj, Admirosie, weź sobie. Myślę, że mi otworzysz. Ty musisz zapłacić. Gulisz, że pan zapłaci. Dobra, przestań ci kopać, bo policja jest. Policja jest, ej. Za chwilę tam zacznie się. O, ucieka przede mną. Ale mnie nie goni policja, więc luźno. Jak policjo? Ja goni cię, bierz go. Ja go buty przede mną. Kongus! Ło, jaki skopany, nie? O kurde. Jak został skopany? Ale nie żyje, pa. Dawaj, hajs. Nie żyje? Czekaj, sprawdzę to. Patrz, i mój motor się wywrócił, nie? Ja się na niego wywróciłem, to on się wywrócił, nie? To on nie utrzymał nawet mojego ciężaru, nie? No nie. Dobra, chodźcie, jedziemy na zadanie. Jak dostajecie tak na mapie. Brzuch. A tam jesteście, dobra, to ja na mapie jest zadanie. Blisko. No, bardzo blisko. Ej, strasznie blisko, nie podoba mi się to. Bierzemy karabiny i jazda dobra. Z typem. O, nie, butem, jedźmy, no, nie, maczetą. Maczetą, chodźcie maczetą, albo ten. Nie, weź toporek, Admiros, toporkiem będziesz bił. Dobra, mi się to podoba. Będzie troszkę trudniej. Dobra, to tylko toporki. Dobra, zobaczmy. Maczety, misja polega na tym, że mamy znaleźć pana tego na zdjęciu. Taki łysawy koleś. Dobra. Już raz 10 takich zabiliśmy. No i co mi zrobiłeś? No i to ja w lewo biłem, czemu cię złapałem? Jasne. Nie powinno. Nie, no poważnie w lewo biłem. Jakaś dziocha stoi. Musimy znaleźć tego. Czekaj, gdzie to może być? Ziomy jest, halo, kurde. Typo. Jakie halo. Wielkie te pole jest. Też no dość duże. A on nie jest tam w środku czasem? A nie jesteś tutaj czasem, kolego? Nie, w środku. A, jest, jest. Nego, ale go nie mogę zabić. O, zabiłem go, dobra. O, zabiłeś go, dobra, ja tam do środka. Dobra. Dobra, zobaczmy, o, następna osoba. O. A to się wolno sprawdza. Wow, jakie zwolnione tempo się włączyło. Co? Nie widziałem nigdy. Zwolnione tempo? No, przestańcie w... O. Ta formacja tak już nie działa. Tak? O, pan już znalazłem. Nie za szybko, halo. Co za szybko? Nigdy nie jest za następny. Szybko, proszę cię. Dawaj, następna postać. Dobra, znowu jakiś taki Al Pacino jakiś taki. O nie, Paweł go już dorwał. O nie! Zostaw go, Paweł! Zostaw go! Zostaw! O kurde! O nie. Czekaj. Paweł zabija cel, no kurde! Dorwał mi typa. Już po kolacji wracam... O rany. PS... Właśnie, co napisało? Zaraz przeczytam. Co? No, przyszła jakaś donacja i a, donacja, ja mówię, co on czyta tego SMS-a od typa? SMS-a? Ja myślałem, że ten ziomek ze zdjęciem mu napisał. No, przyszła kolacja, już nie zabijamy, wracaj. Czy jakoś tak z Batmana. Tak, Fuzlor, dokładnie. Jedź, Admirosie. Musimy ich zabić. O rany. Nie, czekajcie. Czekajcie, kogo zabić? Szukam. No, szukam tego typa, ale nigdzie go nie ma. Hinol? Pan Hinol? O! Kielem go! Kielem gnoja! Mam go! O, to no jest to! Tego widziałem, nie robi. Tu obok nas. Dobra. O, ten tu nawet wiem gdzie jest. Pamiętam. Ja też! O nie, Paweł też. Powstrzymaj Pawła! O nie, klasnął go no! O, dobra. Pawle. O, kolejny cel mamy. Nowy cel jest, nowy cel, nowe miejscówka. Musimy tam szybko jechać. Nowa miejscówka mi się bardziej podoba. Tak!
uciekać! Jedź. Szybko. Fajne są te zadania z tymi zdjęciami, podoba mi się. No super, musisz znaleźć zdjęcie, ale szkoda, że się nie wyświetla od razu. No, mogłoby tak się wyświetlić, tylko bez klikania. Mógłby się od razu wyświetlić, dokładnie. Dobra, mam go. Czy wiem, jak wygląda. Dobra. Dobra, łysy z brodą. O nie, tu są słabe miejscówki do podjeżdżania motorem. Hej. Paweł? O, tak, znalazłem. Dobra, już widzę kolejna. No po prostu bardzo dobrze ogarniam sobie twarze, nie? O, czy to jest to? Czy mi się wydaje? Co jest? Ała! Paweł z pistoletu! No spalił ją! To jest Paweł wbrew zasadom! Spaliłeś ją! O ty! Mieliśmy bez broni grać! Ona zaczęła do mnie strzelać! A nie prawda, no i co z tego? Ale nie zabił! Paweł już drugi raz się oszukujesz! Weź się w garść! Weź się w garść! O nie! O, czekaj, muszę znaleźć... Ej, gdzie jest mój ten? Oddajcie mi mój, gdzie jest maczeta! Prowadzi życie oszusta takie! Nie wiem, to jest taki gangster, ja nie wiem czy ja... Tu chcę ten. Gangsta, proszę cię. Na pewno z tą zadzierać. To jesteś ty? Mam go. Widzisz? Pojedź go, o, bardzo ładnie. Już go. On to maczetą to kroi jak jakiś kurde ten. Shaker. A ja zabiłem tego typa przed chwilą. A to nie on. Tego właśnie. O, Paweł już go zabił, co on stał? Strzelałem do niego. Strzelał? Co robiłeś? Do niego strzelałem, ale to było kolejkę wcześniej. Kolejkę wcześniej strzelałeś? Kolejkę wcześniej strzelał, spoko. O nie. A i shaker, widzicie go? Hardkorowo. Tak. Paweł zabija cel, no już, po zamiarach. Jedziemy w inne miejsce. Jedziemy w inne miejsce, kurczę. Bo jak strzela z pistoletu, to się nie dziwię, że on wygrywa. Nie strzela z pistoletu, ja maczetą walę, wszyscy no, widzą. No. Tak, jasne. No tak. Ten to sam wystrzelił. Nie. Gdzie jesteś? Motorem strasznie niewygodnie się jeździ. Już stanie w miejscu, to się ruszyć nie da. O nie, że to on. No! Serio? Serio? Nie. Ej, nie za szybko? Dajcie mi zabić. Ej, co jest grane? Ale fuksik normalnie mi się włączył, nie? Tryb fuksika. Go. Masz go? Dobra. Tak. Gdzie jest Jean Paulo? Tam, Jean Paulo? Czekaj, wiem gdzie jest. Znaczy nie, nie wiem gdzie jest, ale... A serio, plaga? Co, to się nazywa nieczysta konkurencja. Jak ja jeszcze nikogo nie zabiłem? Halo? Paweł! No, dorwałeś go już? No właśnie nie mogę to dorwać. Motor mi się przewrócił. Dorwałem tylko admirowska. Tak zupełnie przypadkiem, nie specjalnie. Ale nawet trochę specjalnie, wiesz? Spoko. Paweł zabija cel. Gdzie był? W rogu ukryty gdzieś. W jakiejś olejce, wiesz? Aha, dobra, jakiś typ o taki bardziej... O, to... Strzela! O, ty! Myślałem, że to do celu strzelasz. Nie! Do celu strzelałem, ale nie do tego, co nie trzeba. Nie był ten, o. Strzela do celu, nie do tego, co trzeba. Wymierzyłem spoko, do niego, on Admiro się, spoko. Bardzo ładnie. Gdzie ten nie jakichś normalnych misji, czy coś? Nie podoba ci się. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie, ta misja mi się nie podoba w ogóle. Nie ma go. Zostaw! Mnie uderzyłeś! O ty! No przestań! Skopek, noja! Skopę! Skopie! O, Paweł mnie uderzył! Paweł, nieczysta konkurencja! Zastrzel go! Ochronię cię swoim ciałem! Zastrzel! Ej, to był cywil! Paweł, jak... cywil! Jo, macha! Zaniża wynik! O, koniec wyzwania! Co to było w ogóle? Paweł mi tutaj machał! W ogóle! To nawet nie był ten człowiek, nie? No nie był ten człowiek, ale wygląda tak jak on! No. Mówię sobie, a to dźgnęła, a ty widzę, że też go bijesz, mówię, to pewnie on. Nie spamujcie mi na prywatnych wiadomościach na fanpage, bo nie odpisuję teraz, ludzie, ogarnijcie się trochę. Oj, kurde. Co to było? Co to ile było? Ile wygrałeś? Ja 3000. 26 tysięcy. Ty. Sorki, no podoba co mi się to całe kopanie, nie? Nie patrzcie, jakaś pani. Mało. Jestem co fanem. To jest za pani? Dobra, ej, to jakieś, patrzcie tutaj, co się dzieje, halo. Yeah. Halo? Nie chce pani wsiąść na motor? Motocykl? Zaraz ją wjedzie. Czemu mi śmietnik uderzyłeś? Co ty zrobiłeś? No nie, nie, co tak pan stoi? Zrobił? Tak się nie robi. Zostałem minus 75, za co? O. Za kopanie rodzin na ulicy. Nie, wstała, widzisz? Żyje? Czyli nie jest. Tak, żyje. Zamroczyłem. To luz. No bo karabinkiem nie stawiasz. Dobra, jedźmy stąd. No jedźmy jedziemy. Stąd, dokładnie, dobra, okej. Okay. Ja tu jeżdżę na dwóch kołach.
na moim trajku. No widzę was, na dwóch kołach, Kobie. Ale wiesz co, motocykl zazwyczaj ma dwa koła, nie ukrywajmy, nie? Ale to jest trajk. O, kupę ludzi w autach. Ej, wiecie, że formacja odblokowuje dodatkowe zdrowie i naprawia motocykl? O, motocykl też naprawia? Tak, jak ty gadasz? Jedziemy. Chodźcie, jedziemy w formacji. Informacje. Ciekawe, czekaj, czy oponę ja ten przebitą naprawi. Pewnie tak. O, dobrze, chodźmy, jedźmy, no, zobaczymy. Ej, policja mnie potrącił, no weź go coś, zrób mu coś. Formacja aktywna, no i wyskakują informacje. Regeneruje zdrowie. Premia do zdrowia aktywna. Dobra, dajcie mi trochę zdrowia, bo że tak powiem, policja mnie postrzeliła parokrotnie. Dobra, to musisz nas dogonić. No spokojnie, dogonię was, oczywiście, że tak, na pewno. Prędzej czy później. Admiras, w ogóle gdzie ty jedziesz? A, tutaj. Ja się będę spieszył. Zobaczymy. Kacpi, śpiesz się, bo mnie policja ściga. Dziękuję za donate, pozdrowienia macie, cała ekipa. Ej, to przebijcie mi oponę. Ślicznie. Przebijcie mi jedną oponę, zobaczymy, czy się odnowi. Policja mi ściga, to mogę ci przebić już. A, to dobra, to przebijaj. Bo mnie nie ściga. Czekaj, nie mogę trafić. O, dzięki. Lepiej? No, możemy jechać. No. Dzięki, nie ma za co, no. Jedziemy. Tylko zawsze można na mnie liczyć, plaga. Na mnie zawsze można liczyć. Chodźcie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Formacja aktywna. Jak mi nie naprawi motoru, to się wścieknę. Mi naprawia pancerz, ja jadę teraz w formacji i widzę, jak pancerz mi tam się naprawia. Pancerz tak, ale motor. Pancerz zdrowie motor się podnosi. Też. Motor powinien się naprawić, no mam nadzieję, że tak. Ej, te formacje są zarąbiste. Jak sam się dobra, naprawi motor, to jest boska formacja, nie? A nie, dobra, już policja mnie nawet nie ściga. Ale... Wiesz co, plaga, może ci przebije drugą, żeby nie, się nie, było wygodniej. Dzięki. Nie, no pojedźmy trochę, może się naprawi w jakimś czasie. Też niedługo się naprawia. Myślę, że chyba to nie działa w ten sposób. Myślisz? Szkoda. Co robisz? Nic. Próbowałeś nas wysadzić? Nie. Jesteś taki zły? Wow! Widziałeś, co zrobiłem? Jadę dalej, nie? Formację zepsułeś, panie Admiro, tak się nie robi. Zepsułeś się formację. Dobrze, proszę jechać. Zepsułeś formacji ci wychodzi. No. Próbuję pojechać dalej, wiesz? Okej, spróbujmy jechać. O, jest aktywna formacja. Uważaj, bo tam pan Plague już coś kombinuje. Nie, nic nie kombinuje. Widzę, nic dobrego. Przesuń się, uważaj. Ja tylko ostrzegam, żeby minik w koło nie wjeżdżał. No zaraz mogę przestrzelić, normalnie można przestrzelić, nie trzeba ten. Nie trzeba. Nie da się przestrzeliwać. Musimy znaleźć mechanika, panowie, bo... Pancerz się naprawia faktycznie, ale coś z tym motorem ci nie idzie. Z motorem to tak średnio idzie, nie? No motor chyba się nie naprawia do końca. Piszą, naprawia się, no oczywiście, właśnie widzimy, nie? Naprawia się, rzeczywiście. Łooo, znów fiksy jakieś się zrobiły. O, jadę dalej, powiedz, to był unik. Ej. To był unik. No na pewno. No, oj, tu zjeżdżamy, jedziemy do mechanika. Dobrze, jedźmy do mechanika. To jest dobry pomysł. Gdzie to ty tutaj? Jedziesz? No tędy, tu. Co? No tu, po trawku. To tu, po trawku? Nie jechałeś? Po trawku? Po trawku. Ja zawsze jadę normalnie, trawu, po ludzku. Trawu. Ale to nie było zjazdu normalnego. To są nienormalne rzeczy w tym mieście. No bo trzeba po dookoła jechać. Weź, to nie jest normalne weź miasto. W ogóle, nie mów temu. Kierowcy motoru, jak ma jeździć motorem. Przepraszam, kierowcy motoru. Motocykliście się mówi. To jestem kierowcą, chyba wiem lepiej, kim jestem, nie? Paweł, w ogóle, co ty mówisz? Tak jakbyś papie Smurfowi powiedział, że nie jest papie Smurfem. Chłopie, no nie jest. Dobra, Admiro, się też jedziesz ten? Tuningować? No tak, właśnie może sobie coś tuninguję. Tuninguj sobie coś, czekaj, ja tutaj naprawię samochód. Ja tutaj w takim razie... stać, nie? Słuchajcie, tu jest kwestia taka, tutaj stoi samochód, trzeba go stuningować. Jeden z właścicieli przyniósł właśnie tutaj do środka. Do LA Customs i on chciał, żeby naprawić. A gdzie się podobno... na koła coś? Nie mam na koła. Lepszeli do pancerza i nawet stać mnie na to wszystko. A gdzie się ten instaluje te kuloodporne oponki? Karoseria. Wejdź w opony wejdź. Koła. Hamulce, karoseria, się nie wiem. Koła. Wow. To może naprawić. W ogóle. Xenonowe. Ja jestem ślepy, czy nie ma kół? Chłopie, w moim motorze się nie da kół zmienić. Czekaj, tutaj trzeba wyklepać jeszcze. O, poczekaj, ja to inaczej zrobię. Ja jestem prawdziwym mechanikiem. Ja naprawiam silniki w różnych grach i potrafię to robić. No o. Bez jaj. Czekajcie, tutaj jeszcze trzeba zmodyfikować troszkę. Pięknie, tak. Ja to sobie wezmę wszystko od początku. Pancerz. Dobrze. Pancerz. Proszę bardzo. I co wy powiecie na to, żeby za chwilę rozpocząć tryb adwersarza? Ewentualnie chyba, że macie coś jeszcze ciekawego. O. To jest to. Nie było. Tak? Co się stało? Tym nie ma, głównie tym. Kulotporny nie możesz sobie zrobić? Nie ma pan w ogóle żadnych innych. Przykro mi. No to jest taki motor. Motocykl, przepraszam. Motocykl się mówi. Czekaj, ja tutaj właśnie wybijam karoserię komuś. Znaczy w sensie tutaj ładnie tuninguję, bo jest troszeczkę za... O. Tutaj jeszcze chyba trzeba wyklepać, o.
O, o. Świetny trajk, bardzo się opłacało go kupić. Pięknie. Pozdro Paweł, chyba, że Paweł, musisz... miłego wieczoru. Goofy, dzięki Goofy. Również miłego wieczorka życzę, pozdrawiam. Jest jakiś tutaj. Plaga, tutaj trzeba naprawić samochód, zobacz, tutaj ktoś przywiózł do naprawy. Trzeba wyklepać, ej Jezus Maria. Ja tu wyklepuję, wyklepuję. Chodź tutaj, tu ci wy... O, no powiedz, zaraz jaj. Całą kasę zmarnuję. O Jezus, potrąciłeś mnie. Poważnie, zostaw się mnie. Nie da chłopie zrobić kuloodpornych opon tutaj. Chodź tu. Nawet kół nie można zmienić. Filtruj powietrza. O. Biorę to. No. Wydech. Wiesz co, mam chyba młotek. Wow, jak mnie grzmotnął. O, materiały wybuchowe. Jestem jak ten... jak się nazywał ten taki Bóg taki, ten, co z młotkiem walczył? No nie wiem, Thor? Thor, o! Jestem Bóg, Thor! Bóg, co z młotkiem walczył, czyli co, on się bił z młotkiem? Mówi, młotek, nie daruję ci! I się bił z nim? O co ci chodzi? Chodź tu! Gwoździe ci przybiję, chodź, gwoździe ci przybiję, patrz. No i przez to, że ty możesz tak spamić, że ja nawet nie wstanę, nie? Patrz. Patrz, ale faktycznie. I nieudanego skoku ktoś dokonał? Co to ma być? Co ty robisz, Paweł? Tak tańczysz no tam. Nie mogę wstać, Paweł, no. Ej, fajne. Cały czas. Przepraszam, dobrze, już przestanę. Widzisz, opanowałem się. Czemu to jest takie drogie? W porę, przepraszam, tak, wiesz. Masz zakrwawiony motocykl. Wiesz o tym? O. Tak? Ciekawe czemu? No. Może no, nie wypadek się. Nie wiem. Ja mam zakrwawione plecy, więc to jest najbardziej ten. Dziadowy motor. Już. Najfajniej wygląda, jest najbardziej do dupy. Z tych wszystkich. Nie możesz mieć kuloodpornych opon, przecież ty żałosne. Dobrze. Zakierowanie. Znaczy wiesz co, no... Kurczę, no co? Jakie masz wytłumaczenie, Paweł? To jest żenujące, no. Znaczy wiesz co, w takim motocyklu, no... Może ciężko jest dokupić taką oponę, wiesz, to co nas... Jaką oponę? Do samochodów jestem w stanie kupić, a do tego motoru nie kupię? Ja nie mogę tu nawet jednej felgi zmienić, człowieku. W ogóle nie ma kostiumowych kół dla tego pojazdu. Dobra. No to jest trudno się mówić. Bym musiał kupić następny. To jest fajny pretekst do tego, żeby kupić następny. Rzeczywiście. Zawsze o tym myślałem, kupując jeden motor, żeby kupić inny, bo ten jest do dupy. No rzeczywiście. No Admiro się wyjeżdżaj. Ja już wyjechałem. Zobaczmy, co pan Admiro zrobił. Nic w sumie wielkiego. Aha. No w sumie ja nie widzę. Dobra, dobry, ja sobie... Tak są, posłuchaj tego. Nie podoba mi się. O nie. Okej. Już widzę, że mój motor ma jakieś te... Admiro się zdenerwował chyba, nic nie mówi. Oj, mówi, że stało. Oj, siekiera mi przewalił. Typie. Oj, wow, porachunki gandowe widzę. Chodź tu, wytłumaczę cię. Wiecie, wróciłem sam z siebie. Wow. Biegnę do was. Ej, siekiera mi trzepnął, patrz. Chodź tu. Czekaj. Czekaj, nie mogę trafić. Przejdź mi bejsbola. Co bejsbola? Ci młotkiem zaraz wytłumaczę. No cóż. Dobra, nie mam bejsbola, ale mam kij. No i mogę ci trafić, nie? To jest taka... Bo jesteś w jednej drużynie. Co ty masz za kij w ogóle? Co to jest? Co to jest? Bilardowy? Taki bilardowy. Krótki? What? Złamany chyba. Pup. Teraz złamany. Miał w dupiu. Pup. Wow, teraz to oberwałeś, nie? Wow. Jak mnie biją normalnie. Wow, przestań. Ło, oberwałem od kogoś. Przestań, młotek, niby sobie obrażeń nie zadajemy, ale ludzie dostają. Krew się leje w ogóle, nie? O kurde, znowu oberwałem. Znowu młotkiem. Młotek, aż go zawiało. Proszę cię, nie. O, teraz będzie dobre, tryb pierwszoosobowy. A jak was przejadę autem, to też wam się nic nie stanie? To wy nie, się bijcie, nawet ja zaraz wracam. Czekaj, zmienię perspektywę. Bijcie się, ja zaraz wracam. O, czekaj. Moje plecy. Spokojnie chłopaki, nie martwcie się. Zamach na stan, czekaj. Zaraz wracam, już tylko wezmę pączki i już wracam do was. Przygwożdżę cię, chodź. Tak, zmienię sobie na coś innego. Co się stało? Nic mu nie zrobiłem. Jak to się stało? Daj pod auto. I pod motocykl. To chłopie, a samolotem was mogę latać. Patrz. Samolotem? To przecież z helikoptera was mogę wystrzelić. Ty! Helikopter! Wystrzelę cię z helikoptera, nic ci się nie stanie przecież, a jak daleko polecisz? Jak z helikoptera mnie wystrzelisz? No normalnie wskoczysz mi w śmigło, a ja ci przecież nie zadam obrażeń. Sapior, macie pozdrowienia od całej mojej rodziny. Próbujemy to. Admiros, żeby dobrze ci szło na YouTube, a wam nie, XD. To już smutek. Ale to nie wiem. To nie wiem. Ale to nie wiem, do kogo to było, żeby wam nie szło na YouTube. Tam masz motorem.
Chodź, jedziemy na lotnisko. A co chcecie zrobić? Coś, jakieś akcje? Tak, chcemy zrobić chorą akcję. No, helikopterem dokładnie będziemy uderzać. W śmigło będziemy skakać. Jak nie możemy zginąć, to możemy skoczyć na śmigło. Może się uda. Że, podoba mi się to. To jest jakiś. Ale admirał skacze pierwszy. Tak. To dlaczego ja? To znajdźcie jakąś górkę, ja no znajdę helikopter. Jesteś pierwszy, jako ostatni dołączyłeś do tribu, znaczy do naszego gangu. Po prostu się boicie. Nie, nie boję się, ale to po prostu tribu. Wiesz, ja mam lęk przed śmigłem już kręcącym się. Śmiercią. Przed śmiercią? Nie, ja śmierci się nie boję, absolutnie. No nie! Dobrze. Mam helikopter. O, jest helikopter tam? No to dobrze. Tak. Myślałem, że gdzieś tam dalej trzeba będzie, a tu na szczęście. Tu sam do was dojeżdżam. Zaznacz panu Admiroskowi, że tutaj jesteśmy. Pogoda ja oko, dogonimy go. Widzę was. Dobra, wejdźcie na jakiś budynek, bo to jest wygrzane. Czekaj, chwilę. Możesz nas podwieźć. Czekaj, właśnie. Wrzućmy na budynek. Dobrze. Podniosę to będzie lepsze. Podnieś na Miros, siadajuj. Admiros. Admirosus. No i niesiot. No panie, Admiros, no proszę wejść, no. Dobra, zrzucam was jest na ten dach i zaparkuję pod tym dachem. Dobrze. Na pewno? To jest proszę, dobry skaczcie. Pomysł? Dobra. Balala. Dobra. Okej. Okay. Ja... A poczekaj, ja cię zwinę tak z boku. Stań przy krawędzi. Żyjesz? Żyję. Okej. Okay. Miro, skakuj. Chodź. Dobra, skakuję. Spodoba ci się na pewno. Woohoo! Wow, jakie Mielando. O, rany. Ale wiesz co, to słabo. Wow, ale poleciał teraz. Ja też chcę. Nie straciłem życia nawet troszeczkę. Ale chodź, daj mi też. Admiros, typie, tam. No to teraz też jest. Śmigło challenge. Śmigło challenge total. Ja chcę więcej. Ej, to wchodź. O, dawajcie, wsiadajcie. Zostawię was na jakimś wysokim budynku na krawędzi ale i stamtąd was wystrzelę. Ale chyba nie masz tylnego śmigła. Ty nie masz tylnego, wiesz? Oczywiście, że mam. Siadaj. Nie da się wsiąść. Nie, bo zniszczyłeś śmigłowiec. Co? Kiedy to się stało? Lecę po kolejny. O, ten też się zepsuł. W ogóle szmelc robią teraz. Ja sobie szmelcowy jakiś. Słuchajcie, latam sobie szmelc. Ładnie, a on się czekaj, rozpadł chodźmy tutaj, cały. Chodźmy na środek, może będzie łatwiej. No na pewno. Nie. Tutaj, o. Tylko ważne na motocykl. Boga, taktyczna reklama puszczona. No nie. Chodźcie, lecimy. Dobra, już biegnę. Zostawię was na krawędzi jakiegoś wieżowca, a później was zrzucę stamtąd. Tak wiecie, na krawędzi wieżowca? Na przelocie, no. Wiesz o co chodzi, cię śmignę śmigłem. Mi rozdzięło. O, to jest dobre. Podoba mi się. Ej, o, z tego działka cię mogę zdzielić? Też cię mogę zdzielić. O, dobrze, obie. Wszyscy są w środku? Ale tak, dobrze, okej, okay, no proszę lećmy. Ale to daje te możliwości. Dajcie na jakiś. O, jakiś. Nie za wysoki, nie. A bo dobra, wysoki, daj wysoki. No ty wiem gdzie, ten z budową. Staniesz sobie na tym. Ten z budową? O, tak. Co tam się staje na tym wysięgniku, pamiętasz? Hydromie odpalaliśmy. Jak lagi są? No, dobra. Nie, u mnie lądowałeś awaryjnie, to dość mocno awaryjnie. A, nie czekaj mu się Paweł, tylko z widy. Z widy są, czasami tak mam, no. Nie śpij. Paweł, nie śpij tyle. Ty o, tutaj zobacz, platforma jest. Tutaj tak właśnie tutaj. Patrzę. O, z tej strony. Tutaj, ja tutaj wysiądę. Dobra, i zaraz pokażę już gdzie, ląduję. Już wiem gdzie. Ląduj nas. Skakujcie. Boże, ostrożnie, skakujcie. Bo mi śmigło urwie. O nie. Moje. Nie, mój helikopter. Jestem. Mój helikopter. Ło. Dobra, nic mi nie jest. Nic mi nie jest, spoko. Stańcie gdzieś na jakiejś krawędzi. O, tu może być nawet. No tu jest dobra krawędź, tu na boczku. Tutaj na boczku? A tam jest taki słupek, widzicie ten słupek, co tam wystaje? O, widzę, no. O, to tylko pojedynczo proponuję, pojedynczo. Czekaj, pojedynczo? No, dobra. Czekaj, weź pistolet sobie, będzie łatwiej. Idę pierwszy. Oj, czuję, że będzie niezły lot, Paweł. Paweł, zamknij pasy! Czekaj. Ła! Jezus! Jezus! Zahaczyłeś mnie przez przypadek. No. Nie, czekaj. Dobra. Zginęliście? Ciekawe dlaczego. Jednak grawitacja zabija. Grawitacja jednak zabija. No. To szkoda. Jesteś zły. Tak było widzisz. Fajnie. Ale bo było sympatycznie. Śmigłem je, dawaj. Jak nie masz spod ochrony, to śmigłem może je, no ziabnij. Paweł się poniewierał. Jeszcze mi auto potrąciło. No co za... Mówiłem raz, a ten 10 razy jest, nie? Prawda, pewnie, tak. Wydawało ci się. No nie no, skądże? O, muszę dać panika na kanale. Patrz. Oj, gdzie tam te lepiej, nie? Wow, nieśmiertelny patrz. Paweł, patrz. Nieśmiertelny. I teraz wszyscy powiedzą, że słuchajcie, Paweł gra na cheatach, nie? Paweł cheater. Paweł. Nie, skądże? Ała. Tak się niestety zdarza. Tak się zdarza. YouTuberzy czasem naginają zasady. Czekaj, co tu jest? Poczekaj chwilę, wyląduj na chwilę, bo tu śmigło się kręci z tyłu.
O, bo policja przyjedzie. Aha, dobrze, rozumiem, rozumiem. Lecimy, rozumiem. Skakujemy i odlatujemy. Dobra, skakuję. Proszę, Miro, proszę skakuj. A Mirosie, szybko, szybko. Bro, musimy odlatywać. Musi palić. Get to the chapa, kurde. No to dawaj, do chapa. Get to the chapa. No. O nie, wywrócił się. Potknął się. Co to za komandos? Się. O nie, znowu. Ulecimy. No. Dobra, leć. Wow. Leć. Panu leć, my friend. Co to ma być? Robię ostrzał taki zaporowy. Pypyry, pyrypy. Już nas nie gonią prawie. Już prawie nas nie gonią? Wiesz, to dobrze. Ty, a może spróbujmy go wysadzić tutaj? Spróbujmy wysadzić? Świetny pomysł. No. Czekajcie, ja przykleję trochę bombek tutaj. Czy przykleisz? No tutaj, na śmigłowiec i wysadzę. Szalałeś? No. Szalał. A, przeżyjecie, wy przeżyjecie. A ty? Ja wyskoczę najwyżej. Ja wyskoczę. Nie, no fajnie. No co, no dobra, to ja zginę, okej. Okay. Może tak być? Nie, wysadzaj Paweł, zobaczymy co się stanie. Najwyżej cię wyląduje, nie? Ale to muszę poczekać, musisz wylądować, żeby ja mógł przylepić bombę. Myślę, że już przylepiasz. Nie no, ja nie mogę tak przylepić. To tak nie, to tak nie działa. Dobra, wyląduję w jakimś bezpiecznym miejscu. Tak żeby dobrze. Się nie stało. No no, oczywiście. Dziękuję. Troszkę niżej? Trochę do tyłu. Świetnie wyskoczony. Co on przeżył? Co to było? Przeżyłem, oczywiście. Co? Tak. Jak ty to przeżyłeś? Normalnie. Z takiej wysokości wypadł skubany i przeżył. Dobra. Ale no wiesz, no. Chodzi o spadochron, to wiesz. Chodź. Spadochron to jest spadochron? Naprawdę fajna sprawa. Gdzie tam było miejsce na spadochron? No proszę cię, no zawsze jest miejsce na spadochron. Dobra, wylądowałem, przylepiaj. Czekaj, chwilę, już idę. Biegnę. Cześć, Admiros. Biegnę do ciebie. No cześć. Joho. Jak ja cały czas siedzę sobie. Admirosie? Znaczy, oj, nie mogę przykleić? Może ja sobie stąd wysiądę. O, jest, dobra. Nie no, siadaj, Admiros, lecimy wszyscy. Tak? 4. Nic tam nie będzie. 5, nic nam nie startuję. Będzie, spokojnie. Dobrze, liczę na to, że nic tam nie będzie. Uj, ile tu ludzi się mieści. Startuj. Z każdej strony po 2 osoby? Chopie. No, ładnie, nie? Ładny widok. Elegancko. Złap jakiś pułap przynajmniej, żebyśmy fajnie mogli wylądować w razie czego, gdybyśmy przeżyli. Dawaj, wysadź ten most, dawaj, wysadzamy ten most. A tak teraz. Wysadzamy ten most? Nad lotnisko polecę, tam nad lotniskiem najwyżej znajdziemy nowe. Nad lotniskiem, bo są inne śmigłowce i tak dalej, w razie czego byśmy mogli załapać jeszcze inny, nie? No, więc trzeba. Gdyby coś się nie powiodło. Gdyby coś się nie powiodło. Gdyby coś się nie powiodło. Nie wiem, chcemy wysadzić ładunki wybuchowe przyklejone do naszego helikoptera. Gdyby coś się nie powiodło, to. 5 ładunków na śmigłowcu jest naszym i gdyby coś się nie powiodło, to ewentualnie w razie czego będziemy mieli kolejne maszyny. Coś dawaj, Paweł! Wysadzaj go w pieron! No no, dokładnie. Wyskoczył! O, a ja zostałem! O, wybuch! A ja zostałem! Przeżyłem! Co? Ja też przeżyłem, ale wyskoczyłem z wybuchniętego helikoptera. Bo on wybuchł. A co, Admiros nie wyskoczył? Też wyskoczył, wyrzuciło nas, ale my przeżyliśmy, aha, a helikopter się rozpadł. Ciekawe, czy z samolotem będzie to samo. Lecę po Titana. Czy tam coś tam tego jest. To nie jest chyba Titan. O, dobrze. Titanic? Jestem Titanic. Który? Tytan? Ten tam dalej? Tytan, tak. Ten większy jest chyba Tytan. Ten największy to jest Tytan, tak. A ten jak się nazywa? Jet po prostu, nie, jeżeli o tym mówisz. Wielki, ten duży, nie największy biały, tylko ten duży taki szary. Szary, brązowy, wiesz który, ten ze śmigłami. A, ten, no to jest właśnie Tytan. A ten największy to co jest? On jakieś ma cyfergi chyba, nie? Bo jest jeszcze jeden taki wielki. No to co wziąłeś to jest Tytan teraz. No, ale jest jeszcze jeden, jak on się nazywa? No, pewnie kumar. Nic nie rozumiesz, co się mówię, Paweł. Ja nie wiem. Dalej. Dobrze, poczekaj, przylepię ci coś przy okazji. Wrzucaj mięchem i lecimy. A gdzie jest Admirosek? Admiros, gdzie wylądowałeś? Ja? Gdzieś daleko. Czekaj, zrobimy tak, żeby na dziobie było. Dobra, na dziobie przylecicie to było. Po mnie. Albo na silnikach. Gdzie my wylądujemy? Pa. Admirosie, po ciebie. Mogłeś wszędzie dać po trochu, wiesz? Czekaj, jeszcze nie zdążyłem. Potrąciłem cię, chłopie, samolotem. No. Przestań, na jajco najedziesz. Nie na jądra, czekaj, o Jezus Maria. Patrzyłem, jak on po nim przejeżdża, cały, no, co, cały samolot podskakuje, chłopie. Dobra, no bo ja jestem trochę gruby, no proszę cię. Czekaj, spróbuj złapać jeszcze śmigło. No, przeleć mnie. Co? Szatujcie to. Czekaj, chwilę. Cofnij teraz. O, oj, trochę życia mi wzięło jedno, no ale teraz, to no dobra. Przeleciałeś go? Tak, przyleciał mnie. Bardzo ładnie. Prawda. Gdzie jest Admirosek? Miros! Ja sobie jeżdżę, przylećcie po mnie, ja nie wiem gdzie wy jesteście. Lecę po ciebie, ale nie wiem czy wyląduję tym gdziekolwiek. Ej, on wyjechał gdzieś tam. Musisz być na lotnisku. Patrz na ten nie mam na lotnisku. Kliknij G. O znaczy, kurde, jak świeci nam, jak choinka. No właśnie, Rudolf czerwononocy. Rudolf czerwononocy. Admiros, ustaw się na moście i skoczysz z mostu. O, łapiemy cię, nie martw się. Szybko ustaw się, bo lecimy już. Ale to nie zdążę, już widzę was. Zdążysz!
A on jeszcze nie jest na moście. To nie wiem, gdzie wylądować. Musisz znaleźć miejsce pod lądowanie. Musisz znaleźć miejsce dla lądowania. Dobra, no tak nie zrobimy inaczej. Nic z tego. Panie Admirosie, no trzeba tutaj coś wykombinować. Tam są latarnie. Musisz znaleźć jakiś duży... Duży plac. Jezu, jak Rudolf faktycznie. Względnie lądowisko. No, no co, no i pan, no gdzie on pojechał? Na plaży możemy się spotkać. Na plaży, o, możesz na plaży spotkać. Tak, na plaży chodź, proszę bardzo. Na plaży mówisz? No. Tak, panie Admirosie, proszę, zapraszamy na plażę. Na plaży powinno się udać, chociaż nie, tu są budki. Są te budki takie. Zaznacz ten miejsce, ten plagę, bo on nie może. Ja nie mogę zaznaczyć. A widzi nas na mapie. A, no dobra. No widzę, ale to wiesz. Nie, nie, lepiej na lotnisko chyba, jak polecisz, wiesz? Nie, bliżej żebyś miał na lotnisko, no. Będzie bezpieczniej, bo flaga boi się jednak na piasku lądować. Zresztą nie wiadomo, czy później wystartujemy. Tam są dobra, tam są te takie pudła dla ratowników. Lotnisko? Tak, tam są domki dla ratowników. Nie zaznaczyłem nic, a zaznaczy ci? No raczej. Już ci zaznaczam. Jest zaznaczone. A, jest zaznaczone lotnisko. Jest, lotnisko masz zaznaczone, idź na lotnisko. Proszę bardzo, na dobra, lotnisko. Dobra, lecimy tam. Jadę na lotnisko. O, jakiś jacht tutaj jest. Chwila pauzy u mnie. Chwila prawdy. Spokojnie, nic się nie dzieje. Nie, nie. O, dobra. Miałem pauzę na chwilę. Dobrze. Gdzie jest Admiroseł? Już jadę. O, już jedzie, już jest na tej drodze, dobra. Już, o, już jest. Proszę, no, zaraz będzie. No, bardzo blisko, już dochodzę prawie. O, widzę go, może zasuwa skubany. Dobra. Czy się jakąś zasuwa? No. Ładnie, ładnie. Tylko nie ten... A, dobrze, dobrze, dobrze jedzie. Chociaż nie, górą jedzie, to źle jedzie. Zase radę. Zeskoczy. Zase radę mówisz? O. No dobrze. Lądujemy po niego, wszystko będzie dobrze. Myślę, że powoli możesz się szykować do lądowania. No jasne, dobra. To kołujemy, czy tam coś tam. Znaczy, zrób nawrotkę i zrób nawrotkę i dopiero ląduj. Widzicie, zrobili fikołka. To jest dobry pomysł. Damy radę, Paweł. Proszę bardzo. Paweł, jesteś drugim pilotem. Plaga, mówisz, że jak będziemy lądować, to jak będziemy zapytać od Mirosa, to kinąć G, mówisz? Nie, nie, jeszcze wtedy to za wcześnie może być. Za wcześnie, nie? Za wcześnie jeszcze może być. Słuchajcie, muszę się rozpędzić, nie będzie śmiesznie, mówisz? Dobrze. No, nasz plan może nie wypalić wtedy, że tak powiem. Dobra, gdzie dobra. Gdzie ten Mirosek? Jeszcze nie wjechałeś na płytę lotniska? O ty, o ty. No, Mirosie, no proszę cię. Hamujemy, Pawełę. Okej, okay, dobra, pułap. Tylko że jeszcze nie wjechałem w ogóle na zmniejsz. Zmniejsz? Bo mnie policja śmietnik. No i co z tego? Śmietnik, no wiem, tylko że mnie... No nie umiesz, Admirosie, nie przejmuj się, nigdy nie skakałeś przez śmietnik na lotnisko, a każdy to robił. No i zostawiałem drogę, typy, no co to ma być, kurna. Chodź, wysadzimy ich. Nie, ja tam ten... Teraz za szybko. A, no, nie zdążysz, mnie. No, zabili mnie w powietrzu, zabili mnie w powietrzu. Nie, Admirosie, Admirosie. W powietrzu, w locie, to przez... Uważaj, uważaj, tam samolot stoi, zahaczysz. Nie zahaczę. Nie zahaczamy. Dobra, podejście do tam, to wybuchnie tu. Co wybuchnie? No te pomarańczowe. Nie, no coś ty. Czerny no tak. Auto. To są cysterny, to jest cysterny. No, stary, no. To musi naprawdę wybuchnąć, to nie może być tak, że nie wybuchnie. No pan wybuchnie. Nie wybuchnie na pewno. Co robi się? Wysadziłeś. Dobra. Ale nic tam uciekam. Nie stało się, patrz, nie, no lecimy, pa. Paweł, silniki, zaraz wybuchnie. Nic nie wybuchnie. Faktycznie na spacji działam. Patrz, lecę dalej, Paweł, wsiadaj z powrotem, co ty świrujesz, patrz. Ej, bez kitu, no patrz, normalnie działają te lewe wybuchły, one już nie kręcą, a te prawe kręcą. Ale faza. Wbija się, Admiros, tylko nie rozwal samolotu. O nie, jak to odleci, to będziemy mistrzami, nie? Dobra, nie może odlecieć. No jak tu, nie patrz. Wsiadaj szybko. Tylko dwa silniki mu działają w tej chwili. Dwa silniki padły. Z tyłu właściwie chyba sterowanie. W tym momencie. Właśnie sterowanie jeszcze by też padło, tak. Nie, no co ty, wszystko działa, patrz. Dobrze, jedź, leć. Jak mały, to w ogóle jeszcze śmiga? Ej, otwa, naprawdę stało? Leci. Ej, bez kitu, pa, zasuwa. Znaczy, wiesz co, tylna lotka ci się zepsuła, widzę, i dwa silniki po lewej. Całe skrzydło mi się pali, chłopie. Ty mi o jakiejś dobra, lotce tam mówisz. Ja troszkę szybciej się palimy teraz, nie wiem, czy zauważyłeś. Chyba więcej... Nie wiem, czy zauważyłeś, ale odlatujemy. No, chłopie, lecimy na dwóch silnikach. Już jestem, co już jestem. Co tu się dzieje? Już wszystko działa. Patrz, Admiros! Admiros! Patrz, co się gdzieś? Dzieje. Nie działa nam silnik jeden i drugi. I lecimy na drugiej tutaj iskry lecą, ogień leci, wszystko leci. Zrobię jakieś awaryjne. My też lecimy. A jak my awaryjnie startowaliśmy przed chwilą? Awaryjnie już mnie startowaliśmy. O nie, wyłączałem się silniki. Patrz, te silniki nie wyrabiają, zaczynają się kopcić te prawe. Po prawej, no, po prawej się kopcą. Dobra, to lecimy, zobaczymy dokąd zdążymy dolecieć, nie? Zobaczymy na ile jest stać w sensie, tą maszynę. Mam kliknąć coś? Nie, nic nie klikaj, Paweł, zrobimy test sprawnościowy.
Bo wiesz, bezsprawnościowym. Jak dolecimy do lotniska Trevora, to znaczy, że wszystko działa jak trzeba i można tym samolotem przewozić ludzi normalnie. Tak, wiesz. W sumie jak tylko się zgasi ogień, to można normalnie ludzi przewozić. Co to jest ogrzewanie, Paweł? A, ogrzewanie. To jest na ogrzewanie takie. Zimowa wersja, słuchajcie, to jest zimowa wersja Tytana. Przyznam, że trochę ściąga na lewo, ale to wiesz. Do przewożenia ludzi. Co jest grane, ale że on nie wybuchnie? Czekaj. Pierwszy pilocie, czy słyszysz takie świszczenie? To coś tam pogwizduje po lewej, ale tak, nie. A to chyba ktoś czajnik postawił. Pewnie pan admiral czajnik postawił. W jakimś luku bagażowym. Co? W luku bagażowym? Ja tam w środku jestem. Tak, on jest w środku. Co chwilę bramy silnika. Jako trzecia osoba jest w środku. Dokładnie tak. Co? No rany. Ale przetrzymują faza. Mnie, wypuśćcie jak mnie stąd. Jak się poli, patrz. Ale coraz bardziej chyba, nie? Tak mi się wydaje. No te prawe to... Wow! Jak to ściąga? No lecimy bokiem prawie. Dobra, spokojnie, w razie czego zniszczę wszelkie dowody. No spokojnie, jak się już wskoczymy. W razie czego zdetonujemy dowody, nie ma problemu. Nie ma się co martwić, wszystko będzie dobrze. W ogóle nasz dziób to jest taki, na czerwono się świeci, no bo to jest Rudol. Po prostu. Wszystko mi się skrzeszyło. Co się stało? Panie admirze, coś proszę nie krzaczyć. Top donatory się nie wyświetlają, cel donacji się nie wyświetla. Ja to skipi? No nic się nie wyświetla ogólnie. Skip and donation? Nie, bo mi po prostu rozłączyło streama i teraz tak dziwnie zrobiło. Niedobrze. Dobrze. Bardzo się cały czas się pali. Cały czas się jeramy, nie? O, w mordę. W ogóle te prawe silniki, że tak powiem, coraz... Nie, no właśnie nie wiem, one się psują, czy nie? Nie, lewe, zobacz, lewe teraz bardziej się dymią. Lewy pal, no na czarny już się tak fajczą, na czarny, dym już leci. Taki konkret. Zobaczy. A to źle, czy dobrze? Zobacz do instrukcji. Chyba się nic nie stało. Gdzie jest ta instrukcja? Myślę, że możemy lądować spokojnie u Trevora. Zobacz w instrukcji. Jak jakość, czy wszystko jest okej? Dowieziemy towar na miejsce, załadujemy nowy i lecimy z powrotem, nie? Admiro, o czym ty mówisz? Jaka jakość? Przecież tu się wszystko pali. Wszystko jest gorąca jakość. Podjarane to jest wszystko. Ja mówię jakości mojego streamu. Plaga, skręć w prawo, jak możesz tam. No już powoli kołuję w prawo. Dobrze, okej. Zaraz będziemy lądować, tylko musimy, że tak się owinąć trochę jeszcze. Dobra, działa wszystko. Widzisz lotnisko? O, ja widzę. Lecimy idealnie. Wysuwam podwozie. Wysuń podwozie, bardzo ładnie. Ten dźwięk spadania to wcale nie przez to, że spadamy, to po prostu bardzo szybko podchodzimy do lądowania. To jest po prostu bardzo szybkie podejście do lądowania. Tak, bo to są ekspresowe linie. Plaga and Paweł and Admiros. Dolecisz wszędzie. Airlines. Nie, nie wiem, czy nie wysiądę wcześniej chyba czasami. O nie, Paweł, nie przejmuj się, pa. Wcale nie rzuca zero turbulencji, pa. Lecimy zero na ludzie. Turbulencji. No jasne, no, na ludzie. W ogóle nam nie ściąga w lewo samolotu, nie? Słuchaj, taki widok, ja miałem w Call of Duty, jak grałem w pierwszą wojnę światową, wiesz? Oho, też takie samoloty płonące leciały. O, patrz, to latuje jak nie dotkniesz ziemi, to nie wybuchniemy. Uwaga, będę patrzył z perspektywy. Delikatnie. Niżej. Podbił się! No patrz, on świruje pawiana. Kończy się lotnisko, stary. Dobrze. Patrz, wow. Ej, tam drugi czeka na nas. Drugi, to bierz go i leć za mną. Dobrze, asekuracja już. Może być tak zwana. Już. Już wykręcam. Cześć, Paweł. Dobra, ała. Potrąb przejechał. Co? Co rozjechałeś? Admiros, nie zostajesz ze mną? Wiesz co, może jednak będę cię zakurował. Wybierasz jakieś tańsze linie lotnicze? Gdzież są śmigła, też można się wkręcić w nie? No. Tak, oczywiście, że można się wkręcić. Śmiało. Chodź, wkręcę cię zaraz. Wkręć mnie tam. Dobra, to wkręć się za mną. O, wsiadaj, Admirosie, wsiadaj, chodź, wkręcę cię. Paweł, może twój też troszkę uszkodzimy, co? Tam jedna bombka tu idzie. Nie? Co, uszkodzimy? Nie. Chyba nie. Może zahacz tam skrzydłem. Dobra, o coś delikatnie. Wsiadam. Zahacz mi skrzydłem. No wiesz, no te emocje, te sprawy. Dobra, lecę, tylko daj mi chwilę, bo muszę się rozpędzić, to trochę zbiera czasu. Chwilkę, nie? A czekaj. Wiesz, no, już czekaj, nie te lata. Ja spróbuję zahaczyć trochę inny sposób. O. Lata świetności tego samolotu już przeminęły. Od tyłu jest bezpieczniej. Dobra, lecę. Uwaga, czekaj. Tak, o, tak, mogę poczekaj. Nie lecieć. Dobra, będę kołował wokół. Ja delikatnie stuknę, nie wiem czy nie wybuchnę. Co robisz, Paweł? No nie, czekaj, ja chcę bezpiecznie uderzyć. Modernizuję samolot. Obniża koszta przelotu, wyłączając niepotrzebne silniki. Wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz. Tam widzisz taki mały, niski budynek, który idealnie pasuje do tego, żeby zahaczyć śmigłem. Znaczy tym, o. Zobacz, o. Tu jeszcze helikopterki są, może ja wezmę sobie helikopterek. Pewnie was nie zdogonię nim. Pilkę, to nie w ten sposób działa, o. Paweł, tutaj wycofamy. O, masz awionetkę małą, Admirosie. No. No co jest, typie? Zrobię malutki restart streama. Patrz, no nie mogę normalnie zahaczyć bezpiecznie śmigłem, no co ma być? Zahaczanie śmigłem? No. Teraz zadziała, zobaczymy. No, weź mnie tutaj. No, typie.
To ja ty. Albo czekaj, awionetka tu stoi, patrz jakaś. O, zahacz ją może. No patrz, no nie, przeżyła normalnie. Tam tak lata. Ląduje. Iskry lecą mi nic, nie? Ląduje, chłopaki. Patrz, lądowałem. Spawamy ją. Dobra, widzę. Gdzieś patrz, wracam na pas startowy. O. Idealnie. O, coś się urwało chyba. Tak mi się wydaje? Tak. Ej, nie mamy. Co się stało? Nam się nie pali, po prostu nie mamy silników. Nie mamy po prostu śmigieł, nie? Oj, poczekaj, stój, nie rozpędzaj się! Co, startujemy już? Pokaż te swoje cudo, ja chcę zobaczyć. Tylko nie masz śmigieł? Ale dwóch? Nawet. Ale nie uderz, bo nie uderzę. Gdzie te śmigła? W ogóle żadnych? No nie ma w ogóle. No nie, dwa są i dwóch nie ma. Ale ja, dobra, lecimy. Mu się pali, to jednak wygląda trochę lepiej, nie? Ale no, to mam grzanie, nie? Wasza jest wersja z Klimo po prostu. On się nie pali, tylko łapie powietrze tymi dziurami po silnikach. Po prostu. Ten przebieg delikatny jest. Dobra, lecimy. Formacja za mną. Formacja, lecimy. Paweł, trochę ci opadło lewe skrzydło. Ej, to mi opadło, no. No nie, masz problemy jakieś tam? Słabo się wznosimy. Ja bym musiał schować w podwozie. Spokojnie. O kurde. Nie odchodzimy. Już lądujecie? Co tak szybko? Pierony. Czekaj. Paweł, co tam trzymasz w ręcach, Paweł? Wow, co się stało? Paweł, co ty zrobiłeś? Ląduję po was. Dotknęliśmy. Mayday. Potrzebujemy transportu. Lotniczego. Lotniczy transport. Dobra, nie wiem czy dotransportuję, ale spróbuję. Jezu, jak to fajnie wygląda, gdy lecisz taki śmigłowy, taki ten. Się poli wszystko, nie? Się poli wszystko, no. Weź tu po mnie podleć, co tam poleciałeś? Jestem. Tu lądować. A gdzie ty lądujesz? Daleko. Chopie. No w drugą stronę. Chopie. Po drugiej stronie jest ten gość tu po nas. Już, cofam. Przeleć nas. Lecę do tyłu. Przeleć nas obydwu, chodź. Paweł, ogarnij się. Nie będzie nikogo przelatywał. Chodź razem. Paweł bardzo chce. Tutaj. Ja bardzo chcę, chodź tutaj. Admiro się, patrz, on się rozpędza już tyłem. Mówią, że to dopalacze. Wsiądę. Siadaj, Paweł, nic nie będzie. Otwórz klapy. Otwieram. O, żyjecie, patrz. Nic wam nie jest. Nie, tak. Dlaczego miałem nie żyć? Zapraszam. Witam. Zajmuję sobie lepsze... Najtańsze linie lotnicze. Ej, patrz. Hej. Jestem też w luku bagażowym. Ja spróbuję zahaczyć ten trzeci silnik, co? Co wy na to? Zapal trzeci silnik. Tak delikatnie, nie? Tak. Tutaj. Dobra, no. Da się tak? A nie, bo ja zahaczyłem o drzewo. Chyba. Jak o drzewo? No, drzewo. Nie, spokojnie. Myślę, do przodu jeszcze trochę. Do przodu. Da radę. Próbuję. Do przodu. No, nie mogę ruszyć do przodu na razie. Spokojnie. Albo idź na awionetkę. Awionetka ci wróci. A może ci postrzelamy w ten silnik? Nie. Strzelanie jest złe. Tak się dobra, wydaje, tam wiesz. Jak awionetkę znajdziesz, to zaczniemy spawać, to wtedy ci wyrwie się... To wam wyrwało jeden? Myślę, że to będzie bardzo dobre. Dziękuję dokładnie za suba, tak. Dziękuję. Dobra, to spawamy na spokojnie jeden silnik, zostaniemy przy jednym. Tak, zrób to. Może to będzie dobre. W silniku? No, na jednym silniku. Dobra, jest awionetka. Znaczy dwa silniki, teraz na spokojnie. To było słabo. Mój. Wow. Dobra, do przodu trochę. Czyli tam nadzorować spawanie, bo jeszcze do przodu. Jeszcze do przodu. No dawaj. Jeszcze. Ej, przeleciało przez nią. Nic się nie dzieje. Przeleciało! Co jeszcze poczekaj? No, a teraz, uwaga, no. Tuj? Coś się dzieje. No i co, spawają? Pa, przelatuje przez nią wszystko. Ghost Warrior X, nie przepij tego, pozdrowienia dla plagi, ciebie i Boga, Admirosa. Dzięki, Ghost Warrior. Dziękujemy za serdeczne pozdro. Oczywiście, łapeczka. Paweł, to jest napisał? Nie przypiję, ja nie piję. Wydaj to wszystko was. Na Mlężowi. Dobrze. Mlężowi. Proszę Paweł. Taką maksywkę, ale nie mówimy tego głośno. Nie, no skądże? Mlęż w żadnym Paweł. Wypadku. Paweł myślał, zamiast ekipie Róż Siła, to miał być Mlęż Brąz Siła, ale powiedzieliśmy, że to słabe. się zgodził. Nie, nieprawda, nieprawda, tak nie jest. W żadnym wypadku. To by była grupa na Facebooku, nie? To byłoby naprawdę dziwne. No nie, zahaczamy tam. No macie jakieś pomysły, gdzie tu mogę zahaczyć tym? Spróbuj jakieś drzewo znajdź, coś i tyle. No tu budynki są. Okej, no. Jakby ten, ten po drodze... Nie, Paweł, nie strzelaj! Rozwalisz nam kurde wszystko. Przyjechał mnie. Paweł, co tam po... O, tutaj, patrz, teraz. Jesteśmy na prostej, żeby uderzyć. Tylko musisz mnie tam kierować troszeczkę. Dobrze jest. No i co? Propeluje? Paweł, w ogóle nic nie można zrobić temu silnikowi. No dziwne. Zrobisz pan jest niezniszczalny. Dziwne, nie wiem co tu się dzieje, dlaczego. Mówię wam, strzelcie po prostu. Nie, to jest... Ale kopcie się ciemniej? Nie, chyba nie.
chyba tak. Ej, co mi robisz? Gdzie pisze mi, że mam zły tytuł. Co jest grane? I okay. Ja myślę, czemu jest subskrypcji PL, GTA Dobra. 5. Nic party, nie 10. Ja myślę, że tutaj... Paweł. Wszystko się zgadza. O. No ja może śmigłowiec spróbuję jeszcze. No śmigłowiec mówisz? No, może to jest o, jakiś pomysł. Ale odpalimy teraz brykę. Paweł, uważaj, co robisz. Lećcie, ludzie piszą, lećcie. Chcemy silnik rozwalić tutaj. O, śmigło? Też się nic nie dzieje. Patrz, przelatujemy przez te śmigła. Może Paweł, jak będzie w środku, startować. To zadziała. O, nie, no, bo tył zaraz rozwalę. Dobra, lecę, Paweł. Bo tył już nam się troszkę... Śmigaj, Paweł, do przodu i w prawo trochę. Tak, żebym tylko silnikiem cię zahaczył. O ile się uda. Tylko wyprostuj. O, idealnie. Nie, nie dziękuję zahacza. Za wszystkie subskrypcje. No, dziwne, nie? Dziękuję. No, mój samolot się zrobił nieśmiertelny. Czekaj chwilę. Jak to się zrobił nieśmiertelny? No patrz. No faktycznie. Nikogo nie spawa tym silnikiem. Co, Paweł, lecisz za nami? Ła. Dobra, polecę. O! Leć za nami, Paweł. Już przyspawał. Damy radę. Nie, bo to ja boczek uderzę. Boczek uderzę, nic więcej. Leć. Wow. Troszkę się bali tam, nic wielkiego, nie? Dobra, ale teraz się robimy. Patrz, teraz się na czarno kopcą te silniki po prawej. Tak bardzo się znowu chyba nie kopciły. Się no. Nie, one też się kopciły wcześniej na czarno. Na czarno, a nie na szaro? No. Nie, to już tak czarno. Szaro. Nie, bo tam było... Pozdrawiam od Wirosa, Flagi i Pawła. Wyrównaj lot, wyrównaj lot. Zrobić 360. Któryś 360? Dobra, okej. Okay. Baszan 200, dziękuję za donate. Niestety się nie wyświetlił, zaraz to spróbujemy naprawić. Dobra, czekaj, uwaga, ewolucje powietrzne. Czekaj, bo mi się silnik wyłącza. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Nie dotykaj, ej, spokojnie. Zwiększam pułap. Delikatnie się tam smyrnę, nie? Delikatnie. Bo mi tutaj nic nie działa, kurczę. To ale to wybuchniemy, jak się smyrniesz. Czym się dzisiaj dzieje? Myślisz, że wybuchnie? Myślę, że tak. Oj, co ciągnąłem coś. Dobra. Co? Dotkniemy się, to będzie bum. Ej, spokojnie! Wylądowałem praktycznie! Patrz! Stary, wylądowałem. Chłopie, powoli, ląduj na skrzydle, tylko nie na dziobie, nie? Nie. A zahaczysz o tylnie. Nie, bo o tylnie te, o tego statecznie. Dobra, wyrównaj, leć prosto, ja na tobie wylądę. Dobra, czekaj. Nie? Ciężko będzie lecieć prosto na dwóch silnikach, ale no, spróbuję. Dasz radę. Zwiększam pułap. Jesteś pilotem czy co? Czy no, człowiekiem? Kaskaderem. Ja się będę uspokajał. Kaskaderem. Blaga. Wybuchnie, spokojnie, no to trudno się mówi. Zbudujemy nowy. Zbudujemy nowy. Ty nie przyspieszaj, tak by lecę awionetką, stary. No dobra, puszczam gaz. No. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ten gaz, no wziął dechę, puścił i tyle, nie? Dobra, Paweł, spokojnie. Dobra. Lecę, staram się lecieć w miarę ląduj, równo bez gazu. Nie zahacz mi o ten statecznik. Po co ci statecznik, spokojnie. Stary? No bo jak go wyrwie, to wybuchniemy. Gdzie on jest? O, tu! O, czekaj. Całkiem blisko! Nie, no co się dzieje? Ja kamerę biorę bliżej. Muszę to widzieć. Zwolnij trochę. No dobra, czekaj, ja przyspieszam, próbuję. Doganiam cię. Się nie da. Bo ja już spadam. Żebym cię nie wleciał. Dobra. Czekaj, wyrównuję. To się wszystko jara. Ty, bo wlecę no, w ciebie, spoko. Bardziej w prawo się przesuń. No może my wylądujemy na nim. No na pewno. Czekaj! Daj, Paweł! Jest twoja chwila prawdy. Dobra, go, chwila. Zwalniam. Gdzie jesteś? No nad tobą. A, tu, dobra, czekaj, już, chwilę, ja zawrócę w takim, będzie co? Prościej. Co? Chciałbyś zawrócić. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Ej, co jest grane? To się fajczy wszystko, patrzcie co się dzieje. Jak się fajczy, co? No o, cały wiecie, samolot nam się fajczy, Paweł. Nic się nie fajczy, proszę cię. Ty tam kółka kręcisz. Ja tam wyląduję na tobie za chwilę, zobaczysz. Leć tylko prosto, no wiem, że się palisz, że tam ci się coś zepsuło, no ale to nie coś na zemię. Puść te W w końcu, puść te W. Ja nie klikam W w ogóle. Nie? Aha, dobra, teraz okay. Tu już szybuję na tych dwóch silniczkach. Dobrze, nie to szybuj. Bez problemu. Tylko muszę prostować lot, bo mnie delikatnie w lewo ściąga, wiesz? Dobra, czekaj, też. uwaga. Dobra, spoko, damy radę. Dajesz. Dawaj, Paweł. Na spokojnie, nie spiesz się! Nie spiesz się! Wow, ale zahaczył! Dawaj! Nie w ogóle nie zahaczył. Nie zahaczył o tył. Gaszę silnik. Wow! Co? Paweł, palisz się! Palę się, znaczy jaram się. Ja, co się dzieje? A my lecimy dalej w ogóle. Ej, mu się dymi też. Ale faza, no chłopie, ty się palisz, a nie tylko dymisz. Przecież ty tam masz piekarnik w tej kabinie. Nie mam piekła, przestań, proszę cię, jest dobrze. No stary, przecież ty byłeś no, między naszymi skrzydłami przez moment. Nie, co ty gadasz, no tak. Nie przesadzaj. Ej, dobra. Ej! Nie Paweł, było. Pospiesz się! Paweł! Nie mogę szybciej! Dobra, chłopie. Dobra, czekaj. O. Dobra, już wiem o co chodzi, już poprawiłem tytuł. O, teraz idealnie, jak się pali, to lepiej leci. Poprawione, jak się pali, to lepiej leci, no, jak kometa. Patrz. Co?
Co? Leć, Paweł zlądował. Patrz. Wylądowany Paweł. U nie, ściągasz mnie w dół. Zapal silnik. Żyję. U mnie było, że popełniłem samobójstwo. Ha. Admirosie, chodź tutaj. Ja spróbuję zorganizować nowy samolot. Jestem pod tobą. Co to widzę cię. Odpal spadochron. Szybko. Sam się nie, bo ktoś